Hej, cześć, witajcie widzowie po długiej przerwie na tym kanale. Oczywiście obiecuję, że już zaczniemy powoli coś tutaj robić. I dzisiaj witam was w Sonic Speed Simulator. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby biegać, zdobywać expa i z tego co wiem, te takie ringi i w ogóle jakieś takie kryształki. Więc spróbujemy cokolwiek tutaj zrobić. Ludzie już biegają jako Tails w ogóle, a ja jako taki nubek dopiero dołączam i dopiero gram w ten tryb. Widziałem, że naprawdę mnóstwo osób gra właśnie w tą gierkę, więc mam nadzieję, że uda... A, New Speed. O, ja jestem szybszy wtedy. Dobra, nice. Czyli generalnie zbieramy to, żeby być totalnie szybszym. Ringi są po co? Ringi są pewnie jako waluta. Tutaj możemy coś kupić z tego co widzę, ale to za robuxy. Tak więc, jeżeli za robuxy, no to na razie ja nic nie chcę, podziękuję. Jeżeli chodzi o menu, czy ja tutaj coś mogę zrobić? Możemy jakieś postacie mieć, to jest na pewno Tails, to jest Sonic, Tails i Sonic, ale jakiś inny. Knuckles i pety można też mieć. Ej, nice, totalnie. W sumie nie wiem jak to mieć, ale pewnie wy mnie nauczycie w komentarzach. Jakbym czegoś nie wiedział, to możecie mi napisać oczywiście, jak zawsze zostawcie łapeczkę w górę i subika, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. No i co, jedziemy dalej. Ja bym chciał expa zarobić najbardziej. Rebirths. I generalnie Rebirth oczywiście, że najlepiej będzie to robić. Wow, mogę tak... Co? A czy ja mam spina? Mam spina jak w Soniku, co jest? Ej, jaki ten symulator jest koks? Nie wiedziałem, że jest aż tak dobry. Nie, naprawdę, ja się świetnie bawię. To jest dopiero początek, a już czuję się totalnie, totalnie świetnie. Jakąś skrzynkę mam za 2 minuty. Tak, za 2 minutki mam skrzynkę, później za 7. Dobra, no to gramy. Na wyścig nie idę, bo póki co to chciałbym zarobić cokolwiek. Dobra, widzę, że tam mam jakąś staminę po lewej na dole, żeby robić takiego w ogóle spina. I myk! Czy dłużej przytrzymam to jest... O, tak, bo my wtedy... Tak, przecież jak w Soniku, wiecie, jak z jakiejś górki to zrobimy, to później polecimy o wiele dalej, bo w ten sposób, no to wiadomo, w końcu się zatrzymamy, no i niestety się nie uda, ale jak będziemy z jakiejś górki... Ojejku, aż się zadowiem, jak będziemy z jakiejś górki to robić, no to wtedy będzie lepiej. Zobaczcie, bo pod górkę to zbytnio nie idzie. Ale zobaczmy, czy na tej tutaj, takiej wiecie, czy na tym damy radę podjechać? A, no chyba średnio. Wydaje mi się, że nawet nie ma szans, żebym tam doskoczył, chyba że spinem, uwaga. No, prawie że nie. Jestem zbyt słaby, widzowie, nie, jest mi smutno, jestem zbyt słaby, żeby cokolwiek zrobić póki co. Ale już jestem szybszy. Już przyznajcie, zobaczcie, jestem naprawdę szybszy, szybciej to wszystko idzie. Ta mapka wygląda prześwietnie, jeżeli dla fanów Sonika taki symulator w Robloxie to jest po prostu coś pięknego. No dla mnie to wygląda tak świetnie, że po prostu brak mi słów na to wszystko. Naprawdę świetne, po prostu świetne. Mam nadzieję, że jakoś tutaj można szybko wrócić na respa, bo z tego co widziałem tutaj, to zbytnio tego nie ma chyba. Close shop, no tak nie wygląda. Żebym miał szybko wrócić, także nie wiem generalnie jak miałbym tutaj sobie, wiecie, no bo chyba na respie coś kupujemy, tak? W jakimś shopie czy coś? Ja w sumie totalnie nie wiem, wbiłem do tej gierki i wiecie, tak póki co to jak nubek testuję wszystko, sprawdzam co się dzieje i jakkolwiek próbuję zagrać w tą grę, żeby cokolwiek zdobyć, no bo im szybszy będę, tym lepiej będzie mi szło, to jest proste, więc postarajmy się o wiele więcej tutaj wbić. Dobra, nowy speed to 59, a nowa moc to 40, to teraz już powinniśmy bardziej, tak, bardziej się z tego wszystkiego wybijać. Idźmy tam, bo tam widzę, że coś jest fajnego, także zobaczymy. Widziałem, że ludzie wbijają naprawdę ogromne poziomy właśnie w tym symulatorze, że naprawdę mnóstwo rzeczy robią. Ja jestem totalnym nobem, a wiem widzowie, że wy mi pewnie pomożecie, no i pokażecie co i jak tutaj robić. Co to jest? Jakieś Hao Trails? Aha, tutaj mamy to, co za nami się ciągnie, te traile. Wow, za 1000? No to ja nie wiem, kiedy to zarobię. Co najgorzej, unit 930 more. Kupiłbym sobie jakiegoś peta już, bo widzieliście, tam mógłby mi wypaść jakiś pet. Co my tu mamy? Jak przeskoczymy przez tego ringa tam na górze, jak patrzę sobie tam w górę, widzicie? To tam można by zdobyć 1000 expa, ale jestem za słaby, coś czuję, żeby jakkolwiek coś takiego przejść. Look up, it's a Sonic card. Dobra, jeżeli je skolektujemy, to możesz grać jako Sonic, co? A gdzie masz tą kartę, stary? Ty mi dasz tą kartę? Wow, look up, ja nie widzę tej karty, chyba że ją zdobyłem już, widzowie, zdobyłem ją? Nie wiem, nie widziałem żadnej karty, więc tak, okej. Widzę, że tam są jakieś inne światy. Co jeżeli wbijemy do innego świata, może tam więcej zarobimy, wiecie, w ogóle zależy, czy też będę miał tam dostęp. Ale mamy skrzyneczkę, więc redem, zobaczmy, ringi, po prostu ringi. 329 uncommon, no cóż, no to zredemowaliśmy coś słabego, ale na start, kurczę, na start to chyba wszystko jest okej. Tak szczerze, więc nawet tutaj bym nie marudził, bo na dobrą sprawę, co byśmy tutaj nie dostali, to jest okej. Limited, możemy kupić jakiegoś Dark Aquatic Chao, nie wiem, siao, siao. Za 1000 ringów, świetnie, dziękuję, ale chyba właśnie no, podziękuję za to, bo nie dam rady na ten moment. Ile tutaj ludzie w ogóle wyrobili stepsów? 15 milionów, nie no chłopie, jesteś szalony.
Ten wygrał 9,5 tysiąca wyścigów, a tutaj ktoś zrobił, ja nie wiem, Rebirth 616, to jest dla mnie coś szalonego. Naprawdę, czyli level 50 jest potrzebny, a my mamy szósty. Dobra, tu jest jakiś reward za grupkę, co? Dobra widzowie, postanowiłem, że coś kupię, jakiegoś boosta na start, żeby po prostu poszło nam tak nieco lepiej, nieco wygodniej. Kupimy sobie na pewno 1000 golda, tak po prostu, więc kupujemy jeden karingów. Tak na start będę mógł otworzyć to jajeczko i boosta, który zapewni mi, moi drodzy, uwaga, czy triple expa, potrójny exp, czy może magnet boost? Wydaje mi się, że potrójny exp byłby spoko, wtedy moglibyśmy przejść do kolejnych światów, ale dobra, weźmy magnet boosta. Po prostu weźmy sobie magnes, który będzie to przyciągał i będę miał to z głowy, więc będę mógł tak totalnie randomowo sobie latać. Dobra, no i przyciągnął. Zobaczcie to. Tutaj możemy z tej górki... Widzicie, jak to daleko przyciąga? Także mega. Możemy z tej górki tak sobie zjechać. Naprawdę świetne to jest. I zbieramy szybciej o wiele te wszystkie tutaj kuleczki, expa i tak dalej, bo ten magnes naprawdę ładnie to wszystko przyciąga. I możemy w tym momencie uciekać w kolejne miejsca. Tutaj jakieś trailer mamy i tak dalej. Zobaczcie, to wszystko się przyciąga. Naprawdę mega. Kupmy to. Może dostaniemy jakiegoś, wiecie, peta? A, traila. No dobra, liczyłem na peta, no ale skoro trafiłem traila, to nie ma co wybrzydzać i po prostu w tym momencie załóżmy sobie nowego traila. Proszę bardzo, equip. A, expa daje i więcej ringów, dobra, no czyli spoko. Mamy nowego traila. Jakkolwiek słaby by on nie był, no to i tak się z niego cieszę, bo jest to pierwsza rzecz, którą dostałem w tym sonikowym symulatorze. Jeżeli chodzi o ten simulator, to obiecuję wam widzowie, zagramy sobie w niego troszkę. Mam tego boosta tutaj, nowy level, super, naprawdę, nowy speedzik. Mamy już 8 level, lecę tutaj razem z wami. Gdzie my moglibyśmy pójść, żeby w takie fajne miejsce wpaść? Moglibyśmy też pójść na jakieś obi niby, co nie? Level 15 tam jest potrzebny. A te pierwsze obi tutaj, który jest potrzebny? Czekajcie, tutaj było jakieś obi, czekajcie. Tu w tym, tutaj proszę bardzo, panie Beres, proszę szybciej biec. Green Hill obi 1. Dobra, lecimy na obi jeszcze na koniec. No, dawaj, dobra, na obi. Cyk! Green Hill obi? Jasne, zobaczmy, o co chodzi w tych obi. Press jump, hold jump. Dobra, no spoko, damy chyba radę. Także jakby samo to, a to na czas jest, dobra, to szybciutko, im szybciej tym lepiej, wiadomo, będziemy mieli większy reward, dalej, większa nagroda będzie, szybciutko, czy lepiej tutaj, czy tutaj, nie wiem, może tutaj, lepiej chyba tutaj moim zdaniem będzie, dobra, skupienie, nie, leć, stary, tak blisko byłeś, dobra, od nowa widzowie, dam sobie radę, nie ma co się denerwować, dobra, i dojechaliśmy do końca, proszę bardzo, skrzyneczka, mamy reward, mamy 500 ringów, także bardzo fajna nagroda, ten rewardzik mi się podoba. No i udało nam się, odbieramy kolejną skrzynkę, bo mamy kolejny tutaj czas osiągnięty do tej skrzyni. Ile tego będzie? Expa 455, bardzo spoko, mimo że to może nie jest jakoś giga dużo, ale przeszliśmy nasze pierwsze obi w życiu na Sonic Simulator, także widzowie, dziękuję wam za obejrzenie tego pierwszego odcineczka, takiego myślę pilotażowego, bo będziemy oczywiście jechali dalej. No a póki co lecę sobie dalej to zbierać, bo mam tutaj boosta, także warto by go było wykorzystać i naprawdę szybko mi to idzie, jak tak patrzę. 600 ringów, spróbujmy. Albo trail, albo się uda peta. Peta, dawaj, expa, dobra. Jest to rare, więc generalnie jak to jest rare, to spoko, to całkiem spoko. Mamy kolejny level, 108 speeda, power 43. Dobra, teraz już totalnie lepiej mi idzie. I dowiedziałem się, że można to sobie, wiecie, jak się zespinuje, to jak w Soniku, po prostu przyspieszyć się. Więc obi teraz robię o wiele lepiej. Do usłyszonka w następnym odcineczku. Napiszcie, czy chcecie kolejnych odcinków z tego. Dajcie jakieś swoje porady, jeżeli gracie. No i do usłyszonka, cześć.